W internecie pojawiły się informacje na temat nadchodzących darmowych nagrod dla graczy i są to nagrody dla dosłownie wszystkich. Poruszymy sobie temat nadchodzącego nowego sezonu drugiego oraz nowych informacji w jego temacie, a na dodatek dla Was kilka bardzo fajnych nowości. Cześć wszystkim, z tej strony Niekto Innek, Kodmigao i witam Was na kolejnym filmie z nowego sezonu drugiego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu na prezent za 300. V dolców I spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie. Dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za te 300 V-Dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te koza kiftle. a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, na samym początku poruszymy sobie temat darmowych nagród Jakie już na dniach pojawią się dla wszystkich graczy, a jedna z nich pojawiła się już dosłownie kilka dni temu i może ją odebrać każdy z Was, a są to nagrody za oglądanie turnieju FNCS. I tak wiem, wiem, że na tym wczorajszym filmie na kanale wspomniałem Wam, że nie wiem, czy nagrody za oglądanie turnieju się pojawią, lecz jeszcze tego samego dnia, a nawet i dzień wcześniej wieczorem pojawiła się informacja na temat tych nagród. Informacja o tym zostaje podane przez oficjalne konto Fortnite na Twitterze, gdzie napisali, że już 16, 17 oraz 18 lutego, podczas oglądania półfinałów FNCS w tym obecnym sezonie, będziemy w stanie otrzymać te graffiti tutaj i nadal każdy może je zdobyć. Żeby to zrobić, wystarczy w trakcie kwalifikacji do tego turnieju oglądać transmisje, które odbywają się albo na Twitchu, albo na trybie kreatywnym na mapie Lądowisko Legend, albo na specjalnej stronie od Fortnite'a, do której link zamieszczę wam w opisie. Sam przedmiot otrzymujecie za 30 minut oglądania tego turnieju i co najważniejsze, będzie to jedna z dwóch darmowych nagród, jakie będą dostępne w tym sezonie pierwszym, ponieważ zaraz po tych obecnych półfinałach, które są teraz, zostaną nam same finały, gdzie będzie dostępny ten oto plecak. Plecak ten, tak samo jak graffiti, będziecie mogli zdobyć za oglądanie turnieju w jednym z tych trzech miejsc. Ja osobiście polecam najbardziej tryb kreatywny, bo jest on najłatwiejszy i tam za oglądanie około 30, max 60 minut dostaniecie ten oto przedmiot same finały odbywają się już 24 oraz 25 lutego i tylko przez te dwa dni będziecie w stanie otrzymać ten darmowy przedmiot na swoje konto, tak więc wyczekujcie informacji, bo zapewne tak jak teraz szczegóły pojawią się tego samego dnia, co będzie pierwszy dzień turnieju. W tym temacie raczej nic więcej nie mam do dodania i wspomnę wam jeszcze na dniach na filmie, jak pojawią się informacje na temat plecaka, a teraz przejdziemy sobie do kolejnego ciekawego tematu, a jest to temat niczego innego jak nowego sos sezonu drugiego, który niebawem trafi do Fortnite'a. Na obecny moment jak wszyscy dobrze wiecie, do jego startu zostały nam już raptem niecałe trzy tygodnie. A wiecie co to oznacza? Już od prawie samego początku marca na Twitterze i w grze będą pojawiały się pierwsze, większe zwiastuny w całym jego temacie. Jeden z pierwszych, na który czekamy wszyscy już od startu tej ostatniej aktualizacji to oczywiście trzęsienia ziemi, które według likerów mają być wprowadzeniem do nowego sezonu drugiego, bo to właśnie po nich dowiemy się jakie zmiany zajdą wraz z jego startem. Poza tymi, tutaj pojawią się również zwiastuny w formie obrazków, filmików lub jakichś słów w postach od Fortnite'a, czyli coś, co tak naprawdę pojawia się zawsze przed startem nowego sezonu w Fortnite'a i te zwiastuny zdradzą nam najwięcej ważnych informacji. To właśnie dzięki nim dowiemy się, co pojawi się w nowym karnecie bojowym, jaka będzie tematyka nowego sezonu. Poznamy nowe przedmioty, jakie trafią wtedy do gry, i ogólnie potwierdzi się większość informacji, które. W ostatnim czasie my gracze otrzymaliśmy. Pierwszych zwiastunów obrazkowych spodziewajcie się dopiero w ostatnim tygodniu obecnego sezonu, bo przeważnie Fortnite w danym tygodniu, w którym startuje już w grze nowy sezon, zaczynają dawać nam pierwsze zwiastuny, więc to najważniejsze będą tak naprawdę na koniec. Co też ważne, chciałbym tutaj dodać, że początkiem marca do gry trafi nowy sezon drugi w trybie podstawowym, wyścigowym oraz Lego, a już w tym tygodniu, który będzie teraz, na samym końcu do gry trafi nowy sezon drugi, ale w trybie festiwalu muzycznego. Jego temat przedstawiałem wam ostatnio i pozostańmy sobie tutaj przy temacie sezonu drugiego, ponieważ mam dla was kilka dodatkowych informacji, jakie w ostatnich dniach pojawiły się teoretycznie w jego temacie, a są to informacje na temat fabuły i zadanie, jakie już niebawem pojawią się w grze i jak jeszcze nie wiecie, to chodzi tutaj o zadania Zaginionego Bananka. Do tej pory, jak większość zdążyła zauważyć, nie zostały one jeszcze wprowadzone do gry, a wiemy, że już prawie wszystko w ich Temacie jest gotowe, ponieważ pierwsze zadania, które tam się pojawi, to te zadania z tymi tabliczkami, w których mamy informować, że zaginął nam bananek. Co do tej nowej informacji jaką znamy w tym temacie, to wiemy na czym będą polegały kolejne zadania związane z tym tematem i informacje o tym podał nam liker Ako na Twitterze, gdzie napisał, że gracze będą musieli ustawiać jakieś czujniki. Dalej dowiadujemy się, że czujniki te będziemy ustawiać w pobliżu lokalizacji stowarzyszenia, czyli w okolicach miejscówek, gdzie znajdują się wszystkie medaliony i wszystko to będzie po to, aby zebrać informacje o miejscu, w którym przebywa obecnie ten bananek. Tak więc będzie to. To tak naprawdę jedno z ostatnich zadań, bo prawdopodobnie po nim będzie już samo zadanie, w którym my tego bananka odbijemy. Lecz co najważniejsze, pamiętajcie, że fabuła z banankiem najprawdopodobniej jest taką małą przykrywką. Tak w skrócie mówiąc, to agent John jest teraz zajęty ratowaniem swojego przyjaciela, czyli właśnie bananka, przez co Valeria jest w stanie działać na własną rękę na wyspie, bez żadnej przeszkody, i przykładowo ostatnio rozstawiła swój teleskop na górce w celu poszukiwania tak zwanej skrzynki. Pandory. Temat ten przedstawiałem wam już ostatnio, więc nie będę się w niego jakoś bardzo zagłębiał. I najważniejsze pytanie na teraz to to, kiedy w grze pojawią się zadania fabularne i teoretycznie, kochani, zadania te mogą trafić do gry w każdym jednym momencie. Według likerów w plikach gry mamy już gotowe zadania, które gracze będą musieli wykonywać. Mamy już gotowe przedmioty, jakie będziemy stawiać na wyspie, takie jak właśnie te tabliczki, więc teraz zależy wszystko od Fortnite'a i od tego, kiedy postanowią je już dla nas Wprowadzić. Przed nami nie ma już żadnych zmian w zadaniach, bo kolejne zadania tygodniowe pojawią się dopiero w czwartek, czyli w dzień, w którym do gry trafi ostatnia wielka aktualizacja i to prawdopodobnie po wprowadzeniu tej aktualizacji wszystkie z nich już się pojawią. Chciałbym również dodać, że po tej aktualizacji, która będzie w ten czwartek, poza tym, że dostaniemy już sezon drugi w trybie festiwalu muzycznego, na 100% pojawi się ogrom i to dosłownie ogrom wycieków, dzięki którym poznamy pierwsze zmiany, jakie trafią do nowego sezonu drugiego. Fortnite zawsze w ostatniej aktualizacji danego sezonu wprowadza już jakieś pierwsze pliki, które dotyczą tego nowego, więc wydaje mi się, że po tej teraz poznamy pierwsze przedmioty, skiny i zmiany na wyspie, jakie trafią w tym nowym sezonie. My gracze już do tej pory poznaliśmy ogrom informacji w jego temacie, takich jak nowe funkcje, czyli wspinanie po linach i huśtanie, funkcja przejmowania samochodów, perspektywa pierwszoosobowa, motyw mitologii greckiej, możliwa lokacja podlokalizacji, Lodowcem, możliwe skiny i naprawdę wiele więcej. Tak więc, jak już to dostaniemy, jakieś aktualizacje do tych obecnych informacji i potwierdzi się większość rzeczy, jakie tam się pojawią. No i, kochani, spodziewajcie się, że w najbliższym czasie będzie pojawiało się sporo odcinków o nowym sezonie. No i też tak chciałbym dodać, bo jeszcze wiem, że nie każdy z Was o tym wie, ale to nowa aktualizacja, która trafi do Fortnite'a. Podobno ma zostać wprowadzona dopiero w czwartek, a nie we wtorek lub środę, i wolałem o tym wspomnieć, bo wiem, że nie każdy z Was jeszcze o tym wie, a jeżeli interesują Was jakieś szczegóły na temat samej aktualizacji, to osobiście polecam sobie zobaczyć ten odcinek na kanale tutaj. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Jo!